Cześć, tu Serturok. Witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Tym razem zaprezentuje nam się gracz INI 1. Bardzo, bardzo dobry gracz. Będzie występował na niszczycielu premium 8 tieru. Jak Tiger 8,8 cm na Himmelsdorfie. Jak widzicie, losowanie bardzo dobre. Tylko dwie ósemki, jedna siódemka, reszta szóstki, piątki, nawet czwórki, także bardzo dobre losowanie. I generalnie ten niszczyciel, ja osobiście nim nigdy nie grałem, natomiast z tego co widziałem, co czytałem, ma świetny przedni pancerz, który naprawdę potrafi odbić masę pocisków, także nim spokojnie da się grać, powiedzmy, w pierwszej linii, zatrzymując całą flankę w pojedynkę. Jak widzicie, INI wybrał tą uliczkę śmierci, tak zwaną. Schował jeszcze sobie kadłub, także wystaje tylko kawałek. I zobaczcie, jak tutaj dewastuje tych przeciwników. To są oczywiście przeciwnicy niższych tierów, także w ogóle przebicie ich, zadawanie obrażeń jest bezproblemowe. Natomiast tutaj przeciwnicy też w ogóle nie słabo myślą, że na niego tak wyjeżdżają. I teraz INI kolejny, super pershing, no tym razem nie weszło. Ale zobaczycie, jak naprawdę potrafi ten niszczyciel odbić. Jaką ma możliwość zadawania obrażeń. Bardzo szybkie przeładowanie, bardzo celne działo. Może nie zadaje dużo obrażeń jednorazowo, natomiast w połączeniu z tym szybkim przeładowaniem, no to po prostu może masę obrażeń zadawać błyskawicznie. Zobaczcie, w pojedynkę INI tutaj blokuje całą flankę i ściąga gąski. I raz jedna, raz druga, jeśli się uda oczywiście, i tego super pershinga wykańcza. Do tej pory już 1700 obrażeń, także błyskawicznie. Tutaj wszyscy, co wyjechali, to zostali bardzo skarceni. I zobaczcie, ile odbija ten pancerz. On ma 250 mm z przodu, także naprawdę bardzo, bardzo dużo. A dodatkowo ma specjalne losowania i nie rzuca go na 10 tier, także tylko 8 i 9. Także jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem jakiegoś czołgu premium i na przykład dobrze radzi sobie z niszczycielami, no to jest to naprawdę ciekawy wybór. Między nim, a na przykład właśnie Su-122-44. Oba oczywiście różnią się zasadniczo. Ten pojazd jest wolny, ma słaby obrót, jest natomiast bardzo dobrze opancerzony, także dwa różne style gry. Tutaj INI ma już prawie 2000 obrażeń. Cały czas drużyna przegrywa. Teraz zdecydował się na jazdę już prosto tam na kapa. Na górce, górka praktycznie już jest przegrana. Także za chwilę tam będzie bardzo słaba sytuacja. No i zobaczymy, jak to wszystko się rozkręci. Teraz INI postanawia zabezpieczyć kapa. No i pewnie przygotować się na to, co się za chwilę wytoczy z górki, bo tam już za chwilę siły wroga się wyłonią. Natomiast tak, cały czas jest ten KWS na kapie. Po lewej stronie drugi KWS. Ale generalnie zobaczcie, ten niszczyciel naprawdę jest twardy i przy takich losowaniach jak teraz INI może sobie pozwolić na walkę w pełni kontaktową i taki KWS praktycznie no, nie ma większej szansy. Przy takim czasie przeładowania, przy takim pancerzu to jest dopiero pierwszy frag, a już jest 9 do 10. Natomiast 2000, prawie 400 obrażeń. No i teraz INI postanawia tutaj zająć pozycję na kapie, wyczyścić tą stronę. No i pewnie przygotować się na ten najazd czołgów z górki, bo oni z pewnością tutaj za chwilę dojadą. Natomiast żeby nie mieć za plecami czołgów, trzeba wykończyć tego KWS-a. To jest dobry pomysł, ponieważ on tutaj mógłby się cały czas wyłaniać, zadawać obrażenia. Czy gdzieś zajechać z boku. Także teraz poszukiwania. On naprawdę nie ma większych szans
takim starciu. O, teraz nawet się przebił. To prawdopodobnie strzelał za złota, bo inaczej byłoby bardzo ciężko. Ale już jest. Już jest wykończony. 10 do 10. I teraz bitwa wchodzi w decydującą fazę. Inni tak naprawdę staje sam z Leopardem plus dwie artylerie. Po drugiej stronie Tiger II, T-29, KW-2, V-ka i artyleria. Także zdecydowanie mają przewagę, szczególnie na tej mapie, gdzie jednak ciężko artylerii zająć tak dogodne pozycje, żeby tutaj mieć ostrzał na całą mapę. Łatwo się można schować. Pojawił się Tiger II, świeżutki. Także to na pewno jest główny przeciwnik. Jest T-29, ale już mocno wykończony i jest zdjęty. Drugi frag, 3000 obrażeń, 11 do 11. Tamta fałka z drużyny przeciwnej postanowiła zostać na górce i prawdopodobnie ostrzeliwać sytuację tutaj na kapie z góry. Ale to moim zdaniem nie był zbyt dobry pomysł, bo nie taka jest rola meda, żeby gdzieś tam stać z daleka, szczególnie, że tutaj były arty do wyjęcia, Leopard, możliwy do zajechania właśnie ten jak Tiger 8-8. I teraz walka 1 na 1. Tutaj Ini zbiera już hita dosyć mocnego. Zostaje mu już niewiele życia. Tiger jest pełny. Oczywiście Ini jest łatwiejszy do zajechania niż ten Tiger. Aczkolwiek... O! Jest artyleria, ujawniła się, zajęła już dobrą pozycję do strzału. Generalnie Ini jest tutaj wyświecony, także oni dokładnie wiedzą, gdzie on jest. Mogą się na nim skupić. 11 do 12. No tutaj sytuacja jest... Jest KW-2. On tutaj Iniemu nie powinien nic zrobić, jeśli gra tym trolem. No chyba, że załaduje złoto, wtedy może być... Wydaje mi się, że tutaj przodu nie powinien przebić, ale jest to na pewno groźny rywal, trzeba na niego uważać. Jeden szczęśliwy strzał może być po bitwie. Jest trafiony KW-2. Wraca się na Iniego. Ale zobaczcie, nie przebił się, tylko zadał 9 obrażeń. Także już po nim 12 do 13. Tiger zajął tam pozycję po przeciwnej stronie, żeby zajechać Iniego od boku, od tyłu, i nie został sam z Hamelem. I teraz Tiger wybrał snajpienie się z Inim. To był naprawdę zły pomysł, ponieważ w takim pojedynku nie ma szansy. Działo tego jak Tigera jest nie dość, że celniejsze, szybciej przeładowuje. To jeszcze Inim schował się za czołg, zobaczcie, odbija. Także Tiger tutaj stracił 1000 HP przy tym słabym pomyśle i nie ma już 4200. Generalnie błąd strony przeciwnej w tej bitwie polegał na tym, że artyleria miała naprawdę masę czasu, żeby zająć dogodną pozycję na Iniego. W ogóle tutaj nie strzelała, znaczy raz strzeliła, ale nic nie zrobiła. Generalnie teraz się w ogóle nie ujawnia. O, tutaj jeszcze Hummel ładnie wspomaga. Natomiast ta fałka w ogóle zniknęła. Ona się w ogóle tutaj nie ujawnia, a byłaby niezwykle pomocna i miałaby możliwość zajechania Iniego od tutaj każdej strony, zrobienia sporego zamieszania. Natomiast każdy z nich, jakby tutaj Tiger samotnie, nic generalnie nie wymyślił, stracił prawie całe życie. Natomiast cały czas jest 12 do 13. Bitwa jeszcze nie jest wygrana. Tutaj każdy jeden strzał z artylerii mógłby zakończyć już tą potyczkę. Naprawdę ten Su-8 jakby się dobrze ustawił, miał masę czasu. Tutaj tak naprawdę Ini jest co i róż wyświecony. Jeśli jeszcze by ta fałka zajechała, to w ogóle byłaby sytuacja ciężka. Teraz Hummel zdecydował się na dojazd na kapa, żeby szybciej to wszystko leciało. Jest, pojawił się Tiger II. No ale tutaj niestety w tej bitwie nie miał szczęścia. Każdy jego pomysł był generalnie zły. No, ale jeszcze nie jest przebity. Jeszcze mu się udało, jeszcze się schował. Natomiast no, tutaj mówię, ta fałka była kluczowym
kluczowym graczem, który mógł przechylić szale zwycięstwa, ale nie włączyła się do tej bitwy. Tam pojawił się Su-8. Także trzeba się na pewno schować. Tutaj Tiger ich świeci. Fałka pojawiła się koło Su-8. Także cały czas tutaj przeciwnicy kombinują, ale nic mądrego nie mogą tutaj wymyślić. Su-8 chciał chyba zająć dobrą pozycję, ale w ogóle mu to nie wyszło. Zginął. O, teraz Tiger chce wykorzystać swoją szansę. Wreszcie udało mu się coś zagrać. Zabił Hamela. No i teraz Ini zostaje sam na dwóch. W sytuacji takiej... Och, najgorszy pomysł jaki mógł, ale pojawiła się Fałka z nienacka. Za tyłu. Teraz zanim Ini się obróci, to będzie naprawdę... Ach, nie udało się. I teraz ta Fałka ma idealną sytuację. Kolejny traf i teraz Ini taranuje tyłem. Udało się. Także emocje do samego końca. Zobaczcie wyniki. Bardzo dużo expa. Bardzo, bardzo dużo kasy. Za chwilę na screenach zobaczycie, ile to było na czysto. Także bardzo ciekawa bitwa. Myślę, że zachęciła was do ewentualnego kupna tego niszczyciela. Także to z tej strony tyle. Do następnego odcinka. Cześć.